Ta komisja wyjaśniająca kwestie rosyjskich wpływów w Polsce powinna powstać znacznie wcześniej, mówi prezydent Andrzej Duda do laski marszałkowskiej. Jednocześnie skierował dziś nowelizację, która zdaniem głowy państwa ma przeciąć wszelkie polityczne spekulacje. Adrian Borecki. Powinna była powstać znacznie wcześniej. Prezydent Andrzej Duda, składając projekt nowelizacji, proponuje, by w komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce nie było ani posłów, ani senatorów. Uważam, że to powinna być komisja ekspercka. I w związku z tym uważam, że członków parlamentu być w niej nie powinno. Takie jest moje zdanie. Prezydent chciałby, aby odwołanie od decyzji komisji zamiast do sądów administracyjnych było kierowane do sądów powszechnych. Dodatkowo nowelizacja obejmuje likwidację tzw. środków zaradczych, m.in. zakaz sprawowania funkcji publicznych czy zakaz dostępu do informacji objętych tajemnicą państwową. Prezydent Duda przypomniał, że w latach, które zbada komisja, podjęto wiele negatywnych dla Polski decyzji. Chciałbym wiedzieć, kto za tym stał. Bo stali za tym nie tylko Rosjanie. Stali za tym także ludzie, którzy wówczas pełnili w Polsce odpowiedzialne funkcje państwowe. Polacy zasługują na to, by tą wiedzę mieć. Nie tak dawno podobnie myśleli politycy opozycji. Wzywam was do powołania Sejmowej Komisji Śledczej. Jednak gdy ustawa, która powołała komisję, została przyjęta, rozpoczął się lament. Ma wyeliminować ich najgroźniejszego przeciwnika. I wymyślanie absurdalnych teorii. To jest czysta nagonka w stylu stalinowskim i to takim pierwotnym. Tak kłaniają się lata 30. Nie chcemy, aby PiS zamienił w Rosję Polskę. Głosujemy. Rząd odpowiada, ustawa już przyjęta jest zgodna z prawem. To są zmiany zgodne z zasadami wypowiedzianymi w polskiej konstytucji, zmiany korzystające z instrumentów, z narzędzi, które w polskim prawie już istnieją. Cała ta afera jest obliczona na kalkulację polityczną. Jest bardzo duży strach przed ujawnieniem informacji na temat tego, kto, jakie i dlaczego podejmował decyzję, bo w samym MSZ-cie, jak państwo, mam nadzieję, się przekonacie, będą naprawdę ciekawe informacje. O których Polacy mają prawo wiedzieć, na przykład co kierowało Tuskiem i jego środowiskiem podczas resetu ze zbrodniczą Rosją. Polska i ja osobiście i mój rząd mamy intencje naprawy relacji polsko-rosyjskich. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w Trybunie nie sypał. Nawet dziś, w obliczu wojny na Ukrainie, politycy opozycji bronią tamtego ocieplania relacji z Kremlem. Potrafi pan, panie prezydencie, przyznać, że próba resetu relacji z Rosją była błędem, a pan jako prezydent wydatnie przyłożył się do tego błędu? Nie, nie była błędem, była słuszna, ale się nie udała. Tak samo Tusk nigdy nie przyznał, że błędem było obalenie rządu Jana Olszewskiego. Z jego istotnym udziałem rządu, który ponad trzy dekady temu chciał lustracji życia publicznego.